Jakie to jest zajebiste, jak oni spadają. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Valhalla Hills! Chyba. Nie pamiętam. Ale muszę się chyba mocno wydzierać, bo... Ostatnio tak mam wrażenie. To nie! Wytwórcy narzędzi może produkować broń narzędzi. No to już było. To bardzo dobrze. Okej, okay, mamy naszych pięciu. Pięciu? Dwa, czterech. Pięciu, no. Pięciu słodkich wikingów. Mamy górę. I. Aha, tutaj to coś, nic, nieważne. Jakoś tak słabe informacje. Jebane. Dobrze. A więc zacznijmy od namiotu. Namiot się przyda. Namiot jest dobry, namiot jest fajny. Dlatego jebniemy go sobie gdzieś bardzo blisko, bo szkoda tracić miejsce, nie? Dlatego my zrobimy ten namiot. Następnie najważniejsze. O fuj. O, przyszło nam trochę tego. Tatrak. A co jest? Ostre jak brzytwa piły, tną bale drewniane, deski. Ale tutaj nie potrzeba. No, jednak potrzeba. Drwal. Halo, drwal. Jak to u ciebie? Proszę. Masz tutaj. Jednego drwala i tutaj. Będziesz mógł sobie popracować. Spędzać swoje dnie na przyjemnościach pracy zespołowej chyba. Jak nie, to... To trudno. Ścieżki. Ścieżki. Trasy, ścieżki i drogi pozwalały zwiększyć zasięg. Wiecie co? Nie chce mi się tego czytać, więc zostawię to. Zatrzymujecie sobie i bawicie się dobrze. Okej. Okay. Magazyn. Innych już nie odpisują. No dobra. Żeby nie przedobrzyć. A przynajmniej nie spierdolić czegoś. Produkcja. Narzędzia. Warsztat narzędziowy. Narzędziarz. O. Najknijmy tutaj narzędziownie. Bardzo się to przyda. W ogóle, jak wam się podobał poprzedni odcinek? Warto było go oglądać, warto było go nagrywać, warto było, żebym go wstawiał, czy może nie? W sumie bardzo mnie interesuje wasza opinia. Faktem ja nagrywam teraz kilka materiałów pod rząd z racji tego, że mam dzień wolny, bo troszkę mi się przychorowało. Dlatego mam dzisiaj dzień wolny z pracy. Niestety jutro znowu tam wracam. Znaczy, ja lubię swoją pracę, więc to nie jest dla mnie problem najmniejszy. Co za tym idzie, będzie bardzo, 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 bardzo dużo materiału na zapas. Obóz wojskowy, browar, piwo słodowe wydłuża życie wojowników, jest ono produkowane z pszenicy i wody. Aha, czyli skoro musimy najpierw zrobić tam takie podstawowe produkcje. O matko, jak tutaj jest, kurde, nieprzychylnie dla mojej pracy. No dobra. Jest na żółty, no niestety. Inaczej tego nie zrobimy. O kurwa. No więc tak, robimy pyk, pyk, pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra. I jeszcze do tego rybak. Rybacz, halo? Halo, rybacz. Rybiarz. Kubek rybiarza. Okej. Okay. Dobrze, że w logistyce są zawarte te wszystkie ścieżki, inne pierdoły. No by to naprawdę nieprzychylne. Graczom by tak nie było. O, zajebiście.
Piękne jest to, że można do każdego punktu walnąć oddzielną ścieżkę. Jak mi się przypomną Settlersy, to te punkty między tym wszystkim, jak mnie to wkurwiało. No ja już kurwa nie chciałem w tamtym momencie grać, bo jak widziałem, że oni muszą pójść z punktu A do B 10 razy zostawiając coś po drodze i czekając, aż ktoś inny to podniesie. Nie, pierdolę. Kurwa, banda debili. Najgorsze możliwe rozwiązanie. No, ale jak widzimy, idzie całkiem fajnie. Pierdyknijmy sobie jeszcze jeden namiot. Może tutaj. Namioty są bardzo ładne. Ścieżki sobie pierdykniemy też. Myk, tu jedno. Tu jedna ścieżynka, no kurde. Nie szkodzi nam przecież, nie? Nie. Lubimy ścieżki. Ale mamy króliczki! Króliczki! Oj, takie małe złodziosie. Myśliwe. Motherfuckers! Surprise, motherfuckers! Teraz będzie polowanie. Niech. Okay, myk. Nope. A stąd również tu. Zajebiście, że można za budynkami. Tu. Sens. Pierdolę tych dróg od kurwy. Okej. Myk. To wszystkiego doprowadzona droga. Yeah! Mamy dwóch trywali, więc mogą nakurzać. Panie. Aha. Ty już zrobiłeś młotek, zrobiłeś to. A dodajmy ci jeszcze dwóch dostawców. Niech zapierdalają, oni się obijają. To kurde, tylko leniwe buły są. No, pewnie żyją. Bito drzewo! Dobrze, Juta! Myk! Jeszcze z pół obrotu! Obrotowa, myk! Bardzo dobrze. To jest bez sensu. Okej. Nasze maluchy tutaj nakurzają. Zaraz budujemy kolejny namiot. Pięknie. Czy tutaj mogę przyznaczyć jakichś wikingów do roboty? Chyba nie. Tutaj mamy ten pieprzony obóz. Dobra. Jakoś mi się nie chce tego tak szybko robić, więc zrobimy taki myk, że o. No skoro zajmujemy jak najmniejsze ilości terenu, to zajmujemy na spokojnie. Głód. Moje to tak głodują, wpierdalają. Zaraz mi zbudujcie te. O kurwa, nie mamy myśliwego, musimy zrobić deski. Brawo geniuszu. Brawo Nabi. Cieszymy się, że zdarza ci się myśleć. Proszę, teraz możesz wybudować tatrak, bo bez tatraku nie poruchasz. Ani nie pobudujesz. Dalej, no. Myk. O kurwa. Myk. Dobra. Czy mamy deski? Ja mam dziewczynę jak deska! O! Dokładnie. Ja pierdzielę, co się dzisiaj ze mną dzieje? W ogóle? Chciałbym wam powiedzieć. A ma raka. Raka ptaka V? Ja pierdolę. Ja się zastanawiam, czemu wy mnie w ogóle oglądacie? Nie, pewnie mnie nie oglądacie. That's the point. Jedynie może jak wrzucam Warcrafta. Wtedy to ja, wtedy... O, Warcraft to coś bijcie. Tyle Warcrafta, więcej Warcraft. No tak, nie, no ja się nie dziwię, bo głównie ten kanał skupia fanów serii z Warcrafta 3. Ewentualnie parę osób, tak z 20-30 może ogląda pozostałe filmiki, bo jest zainteresowana moją twórczością. A tak? Nie! A jego oglądać popierdoliło was. Jeszcze kurwa dostanie raka. Na raka szyjki macicy. Co z tego, że nie jest kobietą? Herdis! Ja, Herdis! Da, ja, do, scheiß. To buduję więcej. Z bardzo dobre rzeczy.
O kurwa, nie, nie, halo, halo, Andrzej, Andrzej, zostaw, wróć. Czy on mi nakurza te kamienie? Jo, dobrze. Ty potrzebujesz prosty młot, zajebiście. Nakurzasz tym prostym młotkiem? Dobrze. Noise, noise. A ty co? Nie masz siekierę, prosty topór. A po co ci ten prosty topór? Jesteś kimś ważnym? Gunto? Gundur. Dobrze, jesteś drzwalem. Jesteś drzewalcem. Drzewo z walcem. Zwalasz drzewa. Jakie małe drzewka! Ale jak one chujowo wyglądają. Takie... Kurde, 2D. Jak w chuj Hamskog 2D. Właśnie nie wiem czemu, ale... Nie lubię strasznie tego przybliżania. Jest bardzo delikatne. Ja po prostu lekko poruszyłem rolką, wyjebało mnie do tyłu. Tak max, nie? Bo zrobiło mi się przykro. Dobra, jedna osoba jako dostawca. I bomba. Bomba! Brybady baja! Dobra, to się przyda. Kilka fighterów. A, dorzućmy jeszcze jednego. Dobra, jeszcze jeden namiot trzeba jebnąć. Wy lubicie namioty. Myk. Myk. Fum. No i bardzo dobrze. Mamy naszych. Raz, dwa, trzech. No, brakuje jeszcze dwóch wojowników. No to trzeba zrobić więcej toporów. Znowu mamy noc. I osrany koc. Znowu mamy noc i osrany koc. Ej, magazyn zbiera publiczne towary oraz zasoby, przechowuje je w skrzyniach. No, to może się bardzo przydać. Tak w sumie. Bo większość oni rzeczy mają w tych budynkach i no to by się mimo wszystko przydało. Myk, tutaj połączymy drogą. I tutaj, myk, połączymy drogą. Zajebiście. Tak? Halo, miałeś tak zrób myk. O. I pięknie. Jezu, zbudowanie tego to jest fajna robota. Jednego dostawcę. Dobrze, że tutaj kurde... Jezus Maria, ta moja populacja tutaj rośnie w chuj! Zajebiście, cieszę się. Mam to najebane wszystkiego tak bliziutko. Nieważne. No, bardzo... Myślę, że strasznie mi się podoba ta gra. Gramy już 13 minut. Czy nasi wojownicy już są gotowi do napierdalania? No, pewnie by byli. Trzeba zobaczyć ten portal. 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 Chyba, że będzie ich stanowczo za dużo. Odkryliśmy. Prosta włócznia? Ale na co mi to? Dwóch wojów lodowych, strażników. Czy wszystkie moje ludziki mają rzeczy? Ja mają. Już nawet nie musimy się specjalnie z tym pierdolić. Otwórz portal. Fight! Bij! Bij, zabij! A czy mogę ja odwołać ich? Kam? Praca. O kurwa. A, zabiliście ich. Zajebiście! Dużo honor! Honor w chuj! No i... Tym pięknym akcentem możemy zakończyć ten odcinek, bo ja byłbym za tym, żeby odcinki robić w zależności od każdej mapki. Jeżeli skończę rozgrywkę na tym w momencie przejścia przez portal, wydaje mi się, że to będzie wystarczająco dobry czas, bo 15 minut to nie jest za mało, ani też nie jest za dużo, to jest taki w sumie bardzo fajny czas.
I też dla mnie mniej czasu na wysyłanie, bo mimo wszystko mam słabego neta, który nie pozwala mi na bardzo szybkie wysyłanie i niejednokrotnie muszę przez noc mieć włączony komputer i tak dalej, i tak dalej. Mniejsze pewnie was to chuj obchodzi, jak wygląda taka praca zwykłego gościa napierdalającego w gry. Zatem serdecznie wam dziękuję, bardzo, bardzo się cieszę, że mnie oglądacie, że oglądacie tą zajebistą grę, jaką jest Valhalla Hills. Zmierzamy do Valhalla i do zobaczenia na kolejnym etapie pracy. Buja!